Dziś będzie o złości, o emocji, która przychodzi nagle i niepostrzeżenie. I jesteśmy tak wkurwieni, że aż kipi. Czasem nawet kipi latami. Nie jestem specjalistką w kwestii radzenia sobie z emocjami, chociaż uczę się tego na co dzień, ale jestem specjalistką w przeżywaniu ich. No i niestety chłonę emocje otoczenia. Tak mam od dziecka. Wchodzę gdzieś i już wiem, że ktoś coś przeżywa, że ktoś jest zły. Macie też tak? Już kiedy byłam nastolatką, mówiłam koleżankom, w jakim nastroju na lekcji będzie nauczycielka od angielskiego. I nie chodziło tylko o jej minę. Chodziło o to, że kiedy mnie mijała, przechodziła też jakaś chmura burzowa i miałam ciarki. Straszne miałam z tą panią przeżycia. Najwięcej strachu i lęku. Ile ja nastoletnich łez wylałam. Dziś napisałabym na nią skargę jako uczennica, ale wtedy nie znaliśmy swoich praw. Wtedy łatwo było stać się po prostu kozłem ofiarnym. Poniżała mnie jak tylko mogła. Na lekcjach odpytywała mnie z rzeczy, których jeszcze nie przerabialiśmy, żeby tylko wykpić mnie przed całą klasą. Śmiała się, wołała po nazwisku, ale to akurat lubię, tylko niekoniecznie z jej ust. I tak przez 3 lata. Wiecie dlaczego przez 3? Bo w 4 klasie postanowiła się mnie pozbyć. Tak, pozbyć. A jak można pozbyć się ucznia? Postawić mu 1 na koniec roku, ale cicho szepnąć do ucha, że możesz bazan nie mieć tej 1, jeśli zejdziesz mi z oczu i przeniesiesz się do innej klasy 4. Toż to mobbing. Tak, teraz o tym wiemy. Nawet nie potrafię wam opisać emocji 18-latki, którą wtedy byłam. Miałam już w tej klasie przyjaciół, kochałam tam chodzić, aż tu nagle taka baba, notabene wychowawczyni, szepce mi do ucha takie podłe zaklęcie. Moim rodzicom powiedziała to na głos i nie było w ogóle żadnej dyskusji. W 4 klasie mojego ukochanego liceum wylądowałam z innymi ludźmi. To był stres do potęgi entej. To był najgorszy dramat, który wspominam. Śnił mi się przez jakieś 20 lat. Sen był mniej więcej taki, że nagle znajduję się w Koperniku, w tej ławce, w której zawsze siadywałam i jestem wzywana do odpowiedzi z angielskiego. Wstaję i zaczynam dyskutować z ową panią po angielsku. Biegle, bo teraz znam ten język biegle. Ona patrzy na mnie i nie może uwierzyć, mówi, że to niemożliwe i nadal próbuje mi udowodnić brak wiedzy. Budzę się cała zlana potem i tak jest za każdym razem. Chodzę z tą traumą już od lat. Nagromadziłam też wiele złości. Plus tej sytuacji jest taki, że po tych niemiłych doświadczeniach sama postanowiłam zostać nauczycielem angielskiego. Ale jeszcze coś. Postanowiłam też nigdy nie być taka wobec moich uczniów, jak ta pani, która z satysfakcją wielką gnębiła mnie. Ale właściwie wiecie co? Gnębiła to tu złe słowo. Ona mnie gnoiła. Za wszystkimi naszymi negatywnymi doświadczeniami idzie jednak jakaś nauka. Można spojrzeć na nie całkiem inaczej, no ale to dopiero po wielu latach. Ja nie chcę się już złościć, ale bardzo trudno było mi wybaczyć. Wybaczyć te wszystkie jej kpiny, drwiny, śmiechy i to, że nigdy ani razu nie stanęła w mojej obronie. A to wszystko dlatego, że byłam bazanem. Tak po prostu. Urodziwą dziewczyną z długimi indiańskimi włosami, z wrażliwością młodego, niewinnego człowieka. Ten podcast to trochę taka moja spowiedź, która była mi potrzebna od lat. Chyba właśnie dlatego, żeby wyzwolić się ze złości i żalu, które przykleiły się do mnie jak plaster samoprzylepny z dobrym klejem. I jak się taki odkleja, to czasem można, wiecie, zedrzeć na skórek z włosami. Taki mały skalpik. Ale wiecie co myślę? Że warto oskalpować się z takich negatywnych emocji. I na początku będzie nas bolało, ale potem wyrośnie nam mocniejsza, grubsza skóra i pójdziemy z tym doświadczeniem dalej. Halo, tu Bazan.